Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny na gości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię se margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Transformers Legacy Commander Class Motomaster. Ta-da! Oblukajmy najpierw boksa w rzutach. W pierwszej kolejności obejrzyjmy sobie instrukcję. Instrukcja wygląda na taką całkiem sporą, jest ona taka rozkładana, takim wielkim arkuszu. I tutaj trzeba przyznać, że no nie korzystałem z niej, ale ogólnie mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze druga strona. No i oczywiście przyjrzyjmy się teraz samej naszej figurce. Nasza figurka to ciężarówka, jak możemy zaobserwować, czarna ciężarówka ze srebrną naczepą, a właściwie szaro-plastikową naczepą. I tutaj od razu muszę wspomnieć, że faktycznie zgadza się, jest tak jak mówili wszyscy youtuberzy, którzy recenzowali tą figurkę, jego naczepa jest krótka jak fiutek krasnoludka. Ale przyjrzyjmy się może najpierw z bliska, oczywiście weźmy najpierw pod lupę samą naczepę. Sama naczepa z przodu, gdzie możemy zaobserwować, pierwsze co się rzuca w oczy to nogi i korpus Menesora. Tutaj mamy korpus Menesora i tutaj wystające takie kikuty nóg. Dalej mamy oczywiście na boku wydrukowane logo Decepticonów i fioletowy pasek. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że Toyhax wypuści jakieś fajne naklejki do tego, bo przyznam szczerze, naczepa wygląda troszeczkę słabo. Na dole mamy kółeczka. Bardzo fajna rzecz, że wszystkie są na pinach. I niefajna rzecz to taka, że jedno mi się nawet kręci z jednej strony, a drugie to tak troszeczkę ścisło chodzi. Tragedia to nie jest, ale no po figurce tej skali mógłbym oczekiwać czegoś troszeczkę więcej. Obróćmy sobie teraz naczepę z tyłu i z tyłu możemy zaobserwować, że te kółeczka tak troszeczkę są pogięte. Niestety figurka dotarła do mnie z pogiętymi lekko kółkami. Oczywiście mógłbym się bawić i to zaraz topić we wrzątku, żeby ładnie to wszystko śmigało, ale na razie szczerze mówiąc nie za bardzo mi się chce. Możemy zaobserwować też, że tutaj mamy fioletowy plastik. Nie wiem dlaczego go użyli, no i tutaj biały plastik, a nie, przepraszam, wiem dlaczego go użyli, to są fragmenty stóp, więc dlatego to użyli, musieli to do stóp zrobić, no i tutaj kawałki białego plastiku, no i możemy zaobserwować, że nie ma pomalowanych świateł, dlaczego mnie to nie dziwi? No w końcu Hasbro. Oczywiście te światła pewnie sobie pomaluję w najbliższym czasie. Obracamy, druga strona, no to ta sama naczepa, góra, no to parę bolców plus naczepa, no i ten taki dziwny kształt tutaj na górze to będzie broń dodatkowa. No i jeszcze jedna ważna rzecz, naczepa ma taki fajny feature. Tu są takie dwie stopki, które możemy sobie odgiąć i możemy postawić naczepę. To lata luźno, więc prędzej czy później wystarczy trącić i się przewróci naczepa, ale możemy sobie o w taki sposób postawić. No i 5 mm port, który wejdzie do ciężarówki. Pokażę jeszcze teraz do tego akcesorium. Naczepę możemy w taki sposób rozłączyć na dwa i miecz jest schowany tutaj przy tym fioletowym fragmencie, jest schowany tutaj. Obejrzyjmy sobie miecz Menesora z bliska. Jest to kawałek tandetnego plastiku pomalowanym na gunmetal ostrzem. I szczerze mówiąc, zwróćcie uwagę, jakie to jest cienkie. To jest kawałek cienkiego plastiku, który no naprawdę trąci tandetą jak od najgorszych, najtańszych podróbek z AliExpress. Druga rzecz, która mnie tu wkurza, to zwróćcie uwagę na jego kształt. Jest tak samo krótki jak ta naczepa. I przy okazji bardzo moim zdaniem kreskówkowy. Wygląda jakby był żywcem wyjęty z teledupisiów albo jakiegoś legutkowego uniwersum, a nie broń potężnego Motomastera. No nic, na razie schowajmy go tutaj do środka i on wchodzi z powrotem tutaj w tę dziurę w naczepie, gdzie możemy zaobserwować też porty od nóg białe. Można go tak schować i połączyć. Na razie połączmy go w całość, żeby zobaczyć jeszcze naszą ciężarówkę tutaj. Ciężarówka, jak możemy zaobserwować, również ma na pierwszy rzut oka możemy zaobserwować, że ma koła napisane.
kinach, co jest bardzo, bardzo fajną sprawą, ponieważ wszystkie kręcą się bardzo ładnie. Chwała, że trzeba było kupić figurkę z Commander Class za cebuliony złotych, żeby zobaczyć wszystkie koła, które się naprawdę kręcą. To już jest plus. I takie same przy okazji. Ale z rzeczy, która mnie tutaj akurat wnerwia, to obejrzyjmy sobie przód. Przód ciężarówki możemy zaobserwować bardzo ładnie gunmetal pomalowany zderzak, bardzo ładnie pomalowany grill, tego się nie czepiam, jest super, ale nie pomalowali świateł, no co im szkodziło troszeczkę tej farby tu wlać. Oczywiście światła pomaluje, ale no troszeczkę będzie to wymagało i to też nie jest nawet najgorsza rzecz, która tutaj jest. Najgorszą rzeczą, którą ja zauważyłem, to zwróćcie uwagę, jak mi za to okna pomalowali. Możemy zaobserwować, że okno było pomalowane w dość specyficzny sposób. Po prostu ten nadruk, który tutaj miał być użyty do koloru okien, przesunął się na tej części, co spowodowało, że to okno, ten kształt okna został przesunięty troszeczkę i najechał na wycieraczkę. Ale zobaczyli, że źle zrobili i domalowali tylko ten fragment okna tu. Stąd widać właśnie, mamy takie różnice w farbie, że to jest po prostu domalowany jeszcze fragment, żeby zatkać całe okno. No nie fajne to, no niestety, zmusza mnie do użycia farby i pomalowania tej części. Niemniej jednak jest to bardzo niefajne, albo zdrapania przynajmniej tego. Niemniej jednak jest to moim zdaniem bardzo niefajne. Przy okazji, pomijając ten fakt, że już tutaj odwalili kitę, no to mamy na fioletowy mat pomalowane przednie szyby. Bardzo fajnie, że nie przeźroczysty plastik, to zagwarantuje mu, że ta figurka potrwa trochę dłużej. Gdyby tu był przeźroczysty plastik, to podejrzewam, że cała szoferka byłaby z przeźroczystego plastiku. A biorąc pod uwagę ilość zawiasów i jak mocno będą pracowały te części, nie wytrzymałaby zbyt długo. Tutaj mamy oczywiście na górnej części też pomalowane na fioletowo, fioletowy mat, no i tutaj bardzo ładnie wystające jakieś obwody Motomastera, też pomalowane na fioletowo. Z rzeczy, które akurat tutaj są jeszcze dodatkowo, mamy pomalowane logo na taki sam fiolet. Troszkę moim zdaniem on się tutaj, no może zbyt ciemne jest to logo, moim troszeczkę osobistym zdaniem, ale nie będę się tego czepiał. Czy ono powinno być tutaj, czy powinno być wyżej, to już zostawiam do waszej oceny. Nie jest to, że tak powiem, dla mnie jak wielkim problemem. Przechodząc tutaj dalej do tyłu, możemy zaobserwować białe elementy od rąk. No spoko, nie przeszkadza mi to, troszeczkę się odróżnia, no ale zawsze można to minimalnie farbą tu przejechać, nie jest to jakaś wielka tragedia. Z takich większych rzeczy tutaj możemy zaobserwować fioletowy zbiornik paliwa pomalowany na fioletowo, ogólnie ta część to jest w ogóle czarny plastik, pomalowany z tej części na biało, na srebrno pomalowane koła, ale tutaj też już widać, że farba trochę przejechała z jednej strony, z drugiej jest ok, nie, też minimalnie, nie jest to tragedia, takie drobne smugi srebrnej farby nie mają, nie ma takiego wielkiego problemu. Niemniej jednak, no widać, że troszeczkę malowanie tutaj nie jest do końca takie, jak powinno. Widać, że tutaj gdzieś na przestrzeni malowania tej figurki było parę wad. No i odwrócimy sobie szoferkę od tyłu i możemy zaobserwować dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, no to troszeczkę kiepsko spinają się te tylnia część szoferki, a druga, no to widzimy korpus Menesora, krocze Menesora, nogi Menesora i ogólnie Menesora. Od spodu tutaj, możemy tej ciężarówki, możemy zobaczyć, no, kubełkową głowę. I teraz taka ciekawostka. Figurka, kiedy była spakowana do mnie po raz pierwszy w oryginalnej wersji, głowę miała odwróconą tak, że tu było widać twarz. Ja to zasłoniłem podczas transformacji, teraz już twarz jest niewidoczna. Jest widoczna od drugiej strony teraz, ale mimo wszystko jest. Rzeczy, których mógłbym się jeszcze czepiać, no to może troszeczkę brakuje mi tutaj z tyłu jakichś świateł czy czegokolwiek, co by mogło symbolizować światła, że faktycznie, że to jest to ciężarówka, tylko po prostu jest to czarny plastik. Widoczna? Jest widoczna od drugiej strony teraz, ale mimo wszystko jest. Ale podoba mi się, że ma tutaj w środku dziurę, że to wygląda tak, jakby były faktycznie belka nośna i koła. No i dodatkowo 5 mm port. Miodzio. Z takich dodatkowych rzeczy właściwie to by było tutaj na tyle, co mnie, no może troszeczkę irytujące są te kółka, że są trochę za cienkie, ale rozumiem. No tego wymaga transformacja i wymaga troszeczkę kompromisu, więc no trudno. Są może trochę przycienkie, ale oblecą. Tak mniej więcej wygląda, cała się prezentuje ciężarówka. Tu jeszcze zerknijmy sobie od dołu. Tu jest akurat drążony pusty plastik. Trochę szkoda, no ale zaślepki można dokupić, nie ma z tym najmniejszego problemu. Oczywiście dodatkowo płatne. Akurat jak ktoś już wyda 500 czy tam 800 na tego Motomastera, bo w zależności od ceny, w zależności gdzie jest, tyle będzie kosztował w różnych cennikach. A i jeszcze jedna rzecz. Tutaj przy okazji bardzo ciężko jest spiąć to w całość. To, że mi się raz udało, to jest super, ale nie zawsze się udaje spiąć te dwa elementy. Natomiast jeżeli ktoś już wyda 800 na Motomastera, no to już na pewno będzie chciał wydać te 50 do 100 zł na upgrade, specjalny upgrade kit do niego, który go troszeczkę ulepszy. Tak czy inaczej, szoferka wygląda bardzo ładnie. Możemy oczywiście tutaj, już korzystając z tego portu 5 mm, możemy go oczywiście podpiąć do naczepy w taki sposób.
o, w ten port i może sobie teraz brum-brumować. Ciężarówka nawet brum-brumuje. Szału nie ma, powiem szczerze, ale daje radę. Porównajmy jeszcze tryb pojazdu z innymi pojazdami, takimi jak Prime i Dragstrip. No dobra, no to czas już przestać się użalać nad ciężarówką. Możemy pomalutku przejść do transformacji do pierwszego z trybu. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Motomaster wygląda moim zdaniem naprawdę bardzo ładnie. W pierwszej kolejności miałem problem, jak go widziałem po raz pierwszy, miałem problem z jego proporcjami. Uważałem, że ma trochę za wielkie buty, trochę za krótki korpus, za długie nogi. Ale szczerze mówiąc, gdy trzymam go w rękach, jakby te różnice troszeczkę się zatarły. Z rzeczy, którą warto wspomnieć, bo większość youtuberów, z tego co widziałem na recenzjach, część youtuberów nie transformowała go poprawnie, dlatego tutaj nadmienię jedną rzecz. Zwróćcie uwagę na jego nogi. Ja przetransformowałem go tak, jak powinien być, bo zwróćmy uwagę, tutaj gdzie macie teraz te uda, to na dolnej części tych ud mamy takie dwie kreseczki i później na tej drugiej części są też te kreseczki również kontynuowane, czyli wzór jest jednolity. Większość youtuberów transformuje tak, że te wielkie piny, bo tu chodzi kwestia z tych pinów, tę mniejszą częścią ustawiamy do przodu, tą większą częścią do tyłu. I niestety podczas transformacji musimy zrobić taką sztuczkę, że musimy wyprostować nogę, obkręcić o 180 stopni i obrócić w taki sposób. Ja to zrobiłem i w tym momencie wydaje mi się, że wygląda to naprawdę o wiele, wiele lepiej. To taka jedna drobna uwaga. Natomiast przejdźmy, opiszmy sobie samą figurkę i zobaczmy ją z bliska. Jeśli chodzi o głowę, podoba mi się, naprawdę bardzo mi się podoba ten metaliczny fiolet, który użyli do pomalowania twarzy. Oczywiście klasyczne wiadro głowie mamy tutaj. Bardzo ładnie pomalowane na klacie, na ten fioletowy mat. Troszeczkę on jest niewidoczny w ciemniejszym świetle, tak zanika trochę, ale nie ma tragedii. Oczywiście bardzo ładnie pomalowane na szaro, na taki gunmetal tutaj obwódki. Super, dodaje to detali. Ręce to oczywiście górna część, to jest z czarnego, zdaje się, tak, czarny plastik pomalowany na biało i na tym nadrukowane logo Decepticonów. Ta część między górną a dolną ręką, nie wiem, to przedramię, biceps, to jest po prostu biały plastik. Dolna część ręki, no to jest czarny plastik pomalowany na biało i tutaj bak paliwa na fioletowo. Dłoń to oczywiście biały plastik niepomalowany. Czarne nogi to oczywiście tak samo wszystko to, co tutaj czarne, to oczywiście jest czarny plastik. Nogi to wszystko to, co mieliśmy z ciężarówki, mamy tutaj również dokładnie tak samo pomalowane. Z fajnych rzeczy niektórym po prostu przeszkadza oszukana tutaj stopa, że to nie jest stopa ciężarówki. Szczerze mówiąc, to jest jedyny możliwy sposób, w jaki zrobić to, żeby to było adekwatne do tego, co widzieliśmy w kreskówce, do tego, co jest w rzeczywistości, więc taki rodzaj kompresji mi absolutnie nie przeszkadza. Uważam, że komu to przeszkadza, to się troszeczkę moim zdaniem minimalnie czepia tego. Z rzeczy, których ja mógłbym się czepić, faktycznie, bo mógłbym się czepić, to fakt, że w ciężarówce tu były podwójne światła, a w tym mamy pojedyncze światła, czyli że nie jest to mniej więcej miniaturka kokpitu rzeczywistego. Ale to są, tak jak mówię, to są takie drobne czepialstwa. Z boku możemy zaobserwować, że ciężaróweczka ma bardzo pomalowane fajnie na srebrno mini kółka, co jest moim zdaniem świetne, że chciało im się w ogóle tutaj takie coś malować. No i to tak wygląda mniej więcej figurka z przodu. Obejrzyjmy sobie ją jeszcze tak 360 stopni widoku. Jest ok. No i z przodu z powrotem mamy tak. Jeśli chodzi o Motomastera, o tą akurat część, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Sposób, w jaki przetransformowano całą ciężarówkę i upchnięto w nogi, jest naprawdę dość imponujący. Przejdźmy jeszcze teraz do artykulacji naszego Motomastera. Jeśli chodzi o Motomastera, artykulacja niewiele się zmienia. Oczywiście głowa mamy co do wszystkich mniej więcej standard dla każdej figurki. Może troszeczkę mniej, bo głowa akurat ze względu na kształt wiadrogłowia nie może podnosić do góry ani opuszczać na dół, tylko może kręcić
kręci 360 stopni. Co do rąk, oczywiście możemy je wygiąć tak bardzo jak no, do tego miejsca. Oczywiście jeżeli użyjemy tych od transformacji, to można wygiąć jeszcze bardziej do góry, tylko po co? Dodatkowo 360 zrobi. Trochę koła wchodzą w drogę, ale daje radę. W łokciach 90 stopni, na stawie grzywkowym obkręci. Dłoń obracana, bardzo fajnie, tylko kolejna moja rzecz. Figurka klasy Commander, a nie ma ruchomych dłoni tutaj, przynajmniej chociaż, żeby można było otwierać lub zamykać. To moim zdaniem jest takie trochę niefajne. Rozumiem, tu jest bardzo mała powierzchnia i trudno by im było zrobić te piny, no ale w końcu płacimy za Commandera. To mogliby się chociaż trochę postarać. No i teraz tak, oczywiście pomijając już teraz dłonie, przechodzimy do talii. Talia to oczywiście obracana 360. Van Damme? No pewno, że zrobi. No i oczywiście na stawach skokowych tyle do wykopu zrobi w przód i w tył. Jeśli chodzi o tą część, no to tutaj nie ma problemu, bardzo ładnie chodzi. Na stawie grzybkowym obrót w łudzie, zginane w kolanie ponad 90 stopni, tak więc może klękać do miecza. Stopa, no to góra, dół to sobie nie zrobi, no niestety mamy tutaj zbyt dużo blokad, żeby to zrobił, ale możemy sobie, mamy staw kostkowy, który możemy wygiąć, normalnie możemy kostkę skręcić tak jak będziemy chcieli. Tak więc jeśli chodzi o artykulację, nie jest najgorzej, ani nie jest też idealnie. Ale figurka daje radę. No dobra, no to teraz porównajmy tryb robota z dodatkowymi figurkami. No dobrze, to przejdźmy teraz do naszej bazy. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Jeśli chodzi o tryb bazy, to szczerze mówiąc, no nie wiem, co tu mogę powiedzieć za bardzo. Baza jest to moim zdaniem rzecz dodana na siłę. Po prostu jest to leżący menesor z wielkim ustawionym tutaj przyrodzeniem, które ma imitować wieżyczkę. No i to właściwie tyle. Niektórym może się to podobać, mnie osobiście się ta baza, nie baza, działo samobieżne średnio podoba, więc tutaj trudno mi powiedzieć. Oczywiście możemy sobie menesora tutaj postawić, żeby sobie stał, bo możemy rozwinąć tutaj te białe dynksy i włożyć mu do ręki. Przy okazji, skoro to ma pełnić rolę broni, to Master ma też działo, albo właściwie giwerę, którą możemy włożyć mu do łapy. To jest ten wielki fioletowo-szaro-biały plastik. Niestety dwie rzeczy odnośnie tego działa. Pierwsza rzecz, to naprawdę wygląda to tandetnie. Pomijam fakt już tutaj, że mamy te śrubki, wszystko fajnie, skręcane jest na śrubki i okej, tego się czepiał nie będę. Ale czego się będę czepiał, zwróćcie uwagę, jak wygląda ta lufa. Lufa oczywiście jest wydrążona w środku, wygląda bardzo tutaj, akurat się nie mam do czego czepić, ale zwróćcie uwagę, nie zrobili nawet odstępu między lufami. To jest niby podwójna lufa, a tu jest zalane plastikiem. To pierwsza rzecz, która sprawia, że wygląda tandetnie. Druga rzecz, to jak odwrócimy ją z drugiej strony, to zwróćcie uwagę, ta część będzie widoczna najczęściej. Nikt nie patrzy od działa od dołu, tylko raczej od góry. A tu już mamy wydrążony plastik. Oczywiście możemy zrobić, żeby on trzymał tą giwerę, tylko że niestety jest ona tak ciężka, że ręce nie są w stanie utrzymać tego, więc widać, że to jest tylko już pod bazę. No dobra, przejdźmy teraz do trybu Menesora. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Po połączeniu, nie chciałbym tu cytować krychy, ale muszę to przyznać, naprawdę robi wrażenie. Figurka generalnie przez to, że jest połączony to całkowicie szkielet, a nie poszczególne roboty, które stanowią kończyny, sprawia to wrażenie naprawdę bardzo solidnego robota. Zdecydowanie dużo bardziej solidny niż którykolwiek z tych, które dostaliśmy w Combiner Wars. Ale przyjrzyjmy się mu z bliska, może najpierw zerknijmy na głowę, jak mi się tu uda gdzieś to mniej więcej ładnie ustawić. Podoba mi się bardzo fajnie pomalowane na srebrno twarz i czerwone oczy, bardzo to fajnie wygląda. Dodatkowo tutaj mamy pomalowane na biało elementy przy rękach. Szczerze nie musieli tego robić, ale doceniam fakt, że zrobili. Pomalowane tutaj na srebrno te elementy przy zaczepach, bardzo to fajnie wygląda. Pomalowane na biało przy rękach, no i tutaj troszeczkę przy dłoniach, pomalowane na fioletowo ten, no, jak to się tam nazywa, dick plate. Pomalowane tutaj logo, bardzo nadrukowane oczywiście na klacie. Dłonie to fioletowy plastik, stopy również fioletowy plastik.
Szary to oczywiście szary plastik. Tak to wygląda od przodu. Obejrzyjmy sobie go jeszcze 360 stopni. Przy okazji taka jedna ciekawostka. Na razie zanim jeszcze, ponieważ figurka nie ma jeszcze swoich tutaj robotów, takich jak Wilda Ridera i Breakdowna, o ile dobrze pamiętam. Czy to wam nie przypomina cioci kloci w przydużych papciach? Wyglądają to po prostu jak papcie. Ja wiem, że tutaj dojdą jeszcze samochody, które to zniwelują tą przestrzeń, niemniej jednak teraz wygląda po prostu jakby miał przyduże papucie. Przechodzimy sobie teraz tutaj do tyłu i to zaskakująco fajne, naprawdę nie ma zbyt dużego plecaka. Normalnie to tutaj można było się spodziewać całego bałaganu, a to ładnie wszystko skompresowane i nawet wszystko konsekwentnie się trzyma. Trzyma się wszystko tak, jak powinno być. Następną rzeczą, no tutaj mamy oczywiście porty do łączenia i taka jedna ciekawostka. Tak, faktycznie możecie tutaj użyć portu do Combiner Warsów. Teoretycznie da się tu podpiąć Combiner Warsa, niemniej jednak nie próbujmy tego robić. Lepiej mieć te porty niepouszkadzane. Tutaj mamy port specjalnie dedykowany pod Motomastera, więc starajmy się raczej korzystać z tych portów, ale oczywiście, jeżeli ktoś się bardzo uprze, podetnie, coś tam przytnie i tak dalej, to może w pełni korzystać z poprzednich portów. Niemniej jednak każdy, kto ma Motomastera z Combiner Wars, no nie wiem, czy będzie chciał sobie zamieniać. No dobrze, to teraz tak, tutaj kolejna rzecz, którą możemy zaobserwować. Widzicie ten fioletowy dynksik na dole nóg? O, ten fioletowy dynksik po połączeniu samochodów będzie, tutaj tych nowych dwóch figurek, będzie się zamykał. Fajny feature, bo możemy sobie tutaj, jak przesunę to od przodu, zobaczmy, możemy sobie zobaczyć, że faktycznie stopa się zamknie i będziemy mieli tutaj detale samochodu, które, no, przyznam szczerze, wypadałoby pomalować, no ale to już szczegół. To jest kolejny bardzo fajny detal. Z jedną z rzeczy, którą tutaj zauważyłem, zwróćcie uwagę, mamy tutaj porty dla Dragstripa w tym miejscu i z drugiej strony mamy porty dla Dead Enda. Troszeczkę te porty się minimalnie różnią, ale jeżeli będzie trzeba, da się adoptować, mi się wydaje, bez problemu i tutaj dwóch Dragstripów włożyć. Da się bez problemu. Tutaj można nawet coś wyszlifować. Na pewno się da włożyć. Wystarczy popróbować, pokombinować. Niemniej jednak próbowali to troszeczkę zindywidualizować, żebyśmy nie zamieniali miejsca. Starają się, żeby to wyglądało mniej więcej tak, jak powinno być w kreskówce. No ale teraz tak, wracając do naszego tematu. Mamy tak mniej więcej figurkę tutaj zrobioną. Co ciekawe, jedna taka drobna moja uwaga. Ja wiem, że w Menesor podczas transformacji ma taki feature, że można łamać samochód na pół po zamontowaniu do ręki i rozciągać rękę już z gotowym samochodem. U mnie to nie działa. Nie, żeby pewnie trzeba użyć więcej siły, nie żebym się generalnie bardzo starał, żeby to tak, aż tak bardzo działało. Po prostu nie użyłem aż tyle siły. Niemniej jednak czułem, że plastik zaczyna powoli pękać, powoli się wyginać za bardzo w niezdrowy sposób, dlatego ja będę łączył je po prostu odpinając ręcznie i zakładając do ręki. Wiem, że pozbywam się fajnego feature'u, ale też przy okazji unikam uszkodzenia figurki. No i teraz nadszedł czas na artykulację. Jeśli chodzi o artykulację, to głowa na boki zrobi bez problemu. Góra, dół to tylko jeżeli wykorzystamy staw od transformacji, to wtedy zrobi górę do, podniesie głowę do góry. Natomiast niestety może tylko na boki. Co do rąk. Oczywiście standardowa artykulacja jak dla Menesora, czyli tyle do na bok. Standardowo wszystkie stawy są skokowe, co jest bardzo fajne, bo się nie popsuje. 360 oczywiście zrobi, nie obluzują się te stawy. W łokciu również staw skokowy. Obrót również na stawie skokowym. Dłoń. Nawet obrót dłoni samej też jest na stawie skokowym. Obrót w talii to jest jedyny staw nieskokowy poza głową. Oczywiście Van Damme zrobi bez problemu. Teraz już każda figurka potrafi robić Van Damme, więc i ten zrobi bez problemu. Do przodu piękny staw skokowy. Do tyłu piękny staw skokowy. Tylko uważajcie na staw, żeby się nie odkaczyło w kolanach. Zgięcie w kolanach. Oczywiście 90 stopni, no i obrót jak zwykle na stawie krzywkowym. Stopa ma zgięcie w kostce i to zasadniczo chyba by było na tyle, jeśli chodzi tutaj o jakąś artykulację. No i jeszcze trochę do przodu może zrobić. Tak więc, jeśli chodzi o tryb kombajnera, naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie to wychodzi. Biorąc pod uwagę poprzednie z Combiner Wars, ten wygląda naprawdę na tle tamtych jak wielki, wielki krok naprzód. Każdy z was, kto chciał skompletować Menesora i miał Combiner Wars Menesora, mógł się trochę czuć zawiedziony. Tutaj naprawdę będzie mógł mieć przyzwoitą wersję tej figurki. Jeśli chodzi teraz o moje podsumowanie tego zestawu, abym zapomniał jeszcze o najważniejszym, oczywiście tryb połączenia go z
dragstripem, którego wkładamy tutaj akurat te dziurki dwie i te dwa bolce wchodzą w górną część, górna część dragstripa wchodzi w te dwa elementy. No i oczywiście dolna część wchodzi tutaj w te dwa bolce. Porównajmy Menesora z kilkoma wersjami Prima, Megatrona oraz dragstripem. No ale jeszcze specjalnie teraz dla Was dodatkowa rzecz. Połączenie Menesora z Dedendem. Pierwsze w Polsce. Ta-da! No, trzeba przyznać, że dodaje mu to powagi i majestatu. No i z dragstripem, trzeba przyznać, wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Dragstrip dłoni się tu kompresuje, że sprawiając, wypełniając tą figurkę dużo, dużo bardziej. No dobra, zdejmijmy teraz te figurki, podsumujmy jednak samą bryłę. Sama bryła Menesora, jak dla mnie, wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I jeśli chodzi, jest to figurka oczywiście z klasy Commander i tu muszę to powiedzieć naprawdę, jeśli chodzi o tą figurkę, pomijając już ten fakt, dostajemy pełnego kombajnera, już praktycznie gotowego, prawie że do stania na półce, więc jest to dla mnie duży, duży plus. No i jakościowo zdecydowanie dużo lepszy niż te do tej pory, które mieliśmy z Combiner Wars. Na pewno bije tego Menesora z Combiner Wars na głowę, więc jeżeli ktoś potrzebuje świetnego, w świetnej jakości wyglądającego Menesora, ten będzie bardzo dobry. Czy jest to najlepsza reprezentacja? Nie no gdzie, ale jest to najlepsza reprezentacja, można by powiedzieć, z oryginalnych figurek. Oczywiście produkty konkurencji robią to dużo lepiej, dużo ładniej i dużo, dużo lepiej jakościowo, ale jeśli chcemy zostać przy oryginałach, będzie to najlepsza wersja Menesora, przynajmniej do tej pory na razie, dopóki Hasbro nie wyda czegoś nowego. Ale jak dla mnie osobiście, polecam tą figurkę, choć jest droga w ciul, to jednak polecam, naprawdę warta zakupu, jeżeli chcecie skompletować dobrą wersję kombajnerów. Moja ocena tej figurki 8 na 10, pomimo jednak wad, to jest to dużo kawał figurki, 8 na 10, a jak jeszcze uda Wam się go zdobyć taniej, no to będzie nawet ocena zrośnie jeszcze bardziej. Polecam, bardzo fajna figurka, 8 na 10. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, pa!